Cześć, z tej strony Szlendi. Pokażę Wam coś ciekawego. Jestem w Szwecji od kilku dni. Mieliśmy pniak do rąbania w naszej chacie. Ale ja miałem okazję obejrzeć, mieli tam spotkania. To kultura taka. Ale wyposażenie mają dobre. I co? I jak sobie rąbałem, to wbiła mi się siekiera w środek. No i generalnie okazało się, że jest środek zgnity. A z doświadczenia wiem, że jak już tu jest dziura, w sensie miękko, z drugiej strony też jest miękko, to mogę to wydrążyć na full na drugą stronę. Wczoraj w nocy trochę się pobawiłem. Proszę bardzo. Wieczorne robótki. Trochę trzeba było sobie podubać, ale przy ognisku fajnie było. Zrobiłem taki otwór, bo będziemy robić bardzo fajne ognisko. I jeszcze znaleźliśmy taką rurę, którą wbijałem sobie w środek i wykręcałem dosłownie ten gnój. Właśnie w ten sposób i zrobię dzisiaj fajne ognisko. Akurat mam w tym momencie szkolenie i chłopaki będą mieli ciekawy piecyk na wieczór. Jeszcze co ciekawe, tu jest dziura i ten oto tutaj fragment też jest spróchniały, czyli już wydaje mi się, że będę się w stanie przebić, a jak się przebiję, to zrobię dolot powietrza. Czyli uzyska się cuk kominowy. To, do czego dążyłem, przebijając się na drugą stronę. O, patrzcie się, już wyłazi. No, w sumie się przebiliśmy na drugą stronę, ale tutaj zrobię jeszcze dolot powietrza. O, już poszło. Żeby był lepszy cuk. Bo mógłbym to postawić na dwóch kamieniach, żeby była szpara od dołu. To wtedy tlen będzie dostarczany. Podsuszymy to troszkę i zobaczycie później jaki jest efekt. Dobra. Kolejny etap. Dosuszanie go na fajerce. Położyłem sobie pniaka przy ognisku, żeby tutaj gorące powietrze przechodziło przez tunel. Tak to wygląda. Tak. Dobra, rakieta podsuszona, bo jak widzieliście, była trochę wilgoć, trochę nam się zapaliło podczas prowadzenia zajęć. I teraz odpalam. Zrobię sobie to na trzech kamieniach, położę. Odpalimy, aczkolwiek też by działało, bo mam tutaj otwór dolotowy. Także bierzemy się za rozpalanie. Co mi trzeba do rozpalania? Przed chwilą byłem w lesie, przyniosłem rozpałkę. Nie zdążyłem kupić w sklepie w Polsce. Ci, co wiedzą, że serio takie rzeczy się sprzedaje, to się pośmieją. Mówimy o smolnych szczapkach. Żywiczne elementy sosny. Za chwilę sobie trochę wydłubię. No właśnie, się gromadzą w starych pniakach sosnowych. Jakby ktoś nie wiedział, na YouTubie jest trochę o tym informacji. Dobra, rozpalamy. Wezmę sobie też trochę kory z brzozy i trochę słoniaku, bo potrzebuję dużej energii, także nie mam ochoty pchać tam zwykłych patyczków. Jak ktoś nie wie, to właśnie są prowadzone zajęcia. Chłopaki ćwiczą system spustowy, łapki, czwórki. Dobra, odpalamy. Z ciekawostek, nie będę tego gasił, jest 15 po 10. Damy brzuskę, damy smolniaka. Ścianki się zaczną palić. Na razie ten, na razie wypadł mi poza obieg, ale tutaj siła cugu kominowego będzie zasysać materiał. Zwłaszcza jak włożymy te długie szczapki.
trzyma. Czekaj, będziesz strzelał czy? Głupio, będziesz. A mi nie robiłeś tych parę strzelań. Ma kopca, ma spawać? Nie, nie. Zrobimy tak, żeby teraz przyjechać do... Tak właśnie działa turbina, jakbyście przełączyli Passata z gazu na benzynę. Dobra, nastawiamy herbatkę szczagi. Wczoraj piliśmy, o, nawet lód jest. Teraz sobie wypijemy jeszcze czagę, bo w Szwecji czaga nie jest pod ochroną. Żeby herbatka szczagi była przyjemniejsza, zrobimy ekipie jeszcze dodatek świerka. Nie wiem, czy piliście kiedyś herbatkę ze świerka, ale jest bardzo aromatyczna i mega zdrowa, zwłaszcza jak ktoś ma problemy z drogami oddechowymi. Jeszcze narwiemy trochę gałązek i nie mówimy tutaj o młodych przyrostach, tak jak często z sosny ludzie myślą, że tylko na wiosnę się nadaje. Nie, igły gotowane robią naprawdę fajną robotę. I podobno jest fenomen w świecie witaminy C, że nie ma pełnego rozkładu witaminy C podczas gotowania igieł świerkowych czy sosnowych. Nie pomylcie ścisem, bo nie będziemy już mieli okazję się widzieć. Je można też za ten, zrobić ich nalewkę, nie? Wszystko można. Tu jak masz garnek, to w zasadzie można to równie dobrze. Jeszcze wjechały śledzie kiszone, ale o tym macie film. Herbatka się robi. Tutaj trochę manipuluję sobie płomieniem, bo jak chcemy turbinę, to więcej po prostu kilka szczapek się wrzuca do środka. A ogólnie wygląda to tak, jeżeli nic nie dokładamy. Tam jest ogromna energia, także bez obaw da się na tym gotować. Zrobiliśmy sobie jeszcze normalną wodę na kawę. No i przystąpiliśmy do robienia obiadu. Akurat w tym przypadku czyszczenie zapasów. Czyli normalnie zrobiliśmy sobie jakąś zupę z ryżem, wrzuciliśmy tam tuńczyka, jakieś marchewki, no taki miszmasz, ale wyszło zajebiste. To jeden z uroków gotowania właśnie gdzieś tam w terenie, jak się sprawdza zapasy i się wykorzystuje po prostu to, co tam jest. A dodatkowo patrzcie, jaki bajer. Pieczenie kiełbaski na szybko. Za szybko szło w środku, błyskawicznie przypala, nawet minuty nie wytrzymała. Ogólnie mamy już chyba 5 czy 6 godzinę, trochę się pogubiłem, bo była zmiana czasu, tak to wygląda. Czasem była turbina, ale bez tego dokładania w środku, żeby przyspieszyć proces gotowania, tak właśnie wygląda skrupka. O, oko Saurona. Trzeba tam stanąć tak o. Ale tu kiełbaski... Jako, że już opuszczaliśmy Szwecję, trzeba to było jakoś dogasić. Ta-da! I po ognisku.